Powszechnie uważa się, że miasto to przede wszystkim budynki, ulice, place i inne obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. W rzeczywistości jeszcze jednym bardzo ważnym elementem składowym miasta są tereny zielone. Poza walorami estetycznymi poprawiają warunki życia mieszkańców, mając korzystny wpływ na jakość powietrza. Tereny zielone stwarzają także warunki do bytowania niektórych zwierząt w mieście, dając mieszkańcom okazję do ich obserwowania. Dla wielu ludzi żyjących w miastach takie zielone miejsca to jedyny łącznik ze światem przyrody. Zapraszamy na wycieczkę przez Dolinę Zimnicy w Lubinie oraz do obejrzenia pomników przyrody w mieście. Ścieżka przyrodnicza została wyznaczona na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Zimnicy. Obszar ten zachował półnaturalny charakter, dzięki czemu jest siedliskiem wielu gatunków fauny i flory. Ścieżka ma długość 6 km, a jej trasę oznaczono znakiem graficznym w formie żółtego koła. Na trasie znajdują się miejsca wypoczynku, ławki oraz zabezpieczone stanowiska palenia ognisk. Wędrując ścieżką, pamiętajmy jednak, by nie zakłócać spokoju tych miejsc i nie płoszyć zwierząt. Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez zróżnicowane ekosystemy leśne i porolne. Lasy reprezentowane są przez drzewa liściaste rosnące na łęgach i olsach oraz sztuczne monokultury sosnowe. Występują także ekosystemy, które wykształciły się na terenach porolnych. Tam zachodzi sukcesja ekologiczna. Pierwszym stanowiskiem wartym szerszego omówienia jest podmokły las olszowy. Siedliskiem jest dno doliny rzeki Zimnicy. Dominuje tu olsza czarna, której towarzyszy jesion wyniosły. Olsza, choć rośnie na siedliskach podmokłych, źle znosi zbyt wysoki poziom wody w glebie, jeżeli utrzymuje się on dłużej niż kilka dni. Jak zatem może przetrwać w tak podmokłych miejscach? Otóż w dolnej części pnia drzewo wytwarza dodatkowe korzenie przybyszowe, które tworzą tak zwaną kępę. Miejscami na skraju lasu występuje pnącze o dłoniastych liściach. Jest to chmiel, który wspina się wiotkimi łodygami na krzewy i drzewa, tworząc tak zwany welon. Na polanie przy lesie sosnowym rosną brzozy o białych pniach oraz sosna. Gleba tutaj jest jasna, piaszczysta. Świadczy to, że jest uboga i przepuszczalna dla wody. W związku z tym występują tu głównie rośliny o niewielkich wymaganiach życiowych. Na skraju lasu sosnowego mrówki nad swoim podziemnym gniazdem z licznymi komorami i korytarzami wybudowały niewielki jeszcze kopiec z igliwia i gałązek. W mrowisku panuje stała temperatura. Umożliwia to specjalny system wentylacyjny, którego kanały mrówki w lecie otwierają, a w czasie chłodów zamykają. Mrówki żywią się spadzią mszyc, sokami roślin, larwami i gąsienicami. Dochodzimy do rozległych odłogów porolnych. To grunty rolne, które w okresie co najmniej 2 lat nie były użytkowane. Obecnie dawne pola zarastają roślinami, które same się rozsiewają. Co roku będą się tutaj pojawiały nowe gatunki. Z czasem powstanie las. To tak zwana sukcesja ekologiczna. Idziemy wzdłuż koryta rzeki, na którego brzegach rośnie gęsty szpaler młodych osobników olszy czarnej. Tych drzew nikt tu nie sadził. Rozsiały się z nasion produkowanych przez starsze drzewa,
rosnące po drugiej stronie rzeki. Tu znajdą najkorzystniejsze warunki. Bliskość dobrze natlenionej, szybko płynącej wody i małą konkurencję roślin zielonych. Zimnica jest niewielką, typową rzeką nizinną. Wyraźnie widoczny jest obszar utworzony przez erozyjne działanie wód. Po intensywnych deszczach lub w czasie roztopów woda występuje z koryta i rozlewa się po dnie doliny, użyźniając glebę. Doliny rzek zawsze są obszarami o wyjątkowej wartości przyrodniczej. Na dużej polanie rośnie kilka drzew znacznych rozmiarów. Są to dęby szypułkowe, jedne z najpotężniejszych drzew naszej szerokości geograficznej. Ich wysokość może dochodzić do 50 metrów, czyli 16-piętrowego budynku. Średnica pnia dochodzi do 4 metrów. Dęby szypułkowe są długowieczne. W sprzyjających warunkach dożywają ponad 1000 lat. Na tej łące stoi 8 dębów. Jeden z nich jest martwy, ale pień daje schronienie wielu owadom. Z polany z dębami kierujemy się na północny zachód. Wchodzimy w wilgotny las olszowy. Pokonujemy niewielki potok, lewobrzeżny dopływ Zimnicy i podążamy granicą dwóch ekosystemów: monokultury sosnowej i łęgu. Najbardziej podmokłą częścią ścieżki przyrodniczej jest ten las olszowy. Dno tego lasu ma tak zwaną kępkowo-dolinkową strukturę. Wysoki poziom wód gruntowych powoduje, że okresowo dolinki są zalane wodą. Dalej ścieżka wkracza na teren krajobrazu mozaikowatego, w którym niewielkie łąki są przeplatane lasem liściastym. Wychodząc z lasu, przechodziliśmy przez granicę rolno-leśną. Jest to granica pomiędzy dwoma ekosystemami. Wychodzimy na teren otwarty, gdzie rozciągają się łąki. Ekosystemy łąkowe mogą różnić się stopniem uwilgotnienia gleby. Zazwyczaj łąka na podłożu wilgotnym ma większą wartość przyrodniczą. Tu kończy się ścieżka przyrodnicza Doliny Zimnicy. Zapraszamy teraz do obejrzenia pomników przyrody w Lubinie. W Parku Słowiańskim rośnie sosna wejmutka. To gatunek obcy, jednak chętnie sadzony w parkach. Próbowano wykorzystać go w uprawie lasu, jednak z niewielkim powodzeniem. Pochodząca z Ameryki Północnej wejmutka w Europie rośnie po prostu wolniej. We wschodniej części Parku Wrocławskiego wybudowano niewielki staw, który jest ważnym krokiem na rzecz ochrony środowiska. Jak każdy zbiornik wodny, pełni wiele funkcji przyrodniczych. Przede wszystkim stwarza odpowiednie warunki dla licznych gatunków fauny i flory. Opodal rośnie wierzba krucha. Nazwa wzięła się stąd, że jej konary dosyć łatwo ulegają złamaniu pod wpływem wiatru. Słynny pomnik Chopina w Warszawie.